mają przez brak tej komunikacji miejskiej. Do tych przeprosin nie ukrywam, że powinien również dołączyć się pan prezydent, bo to też jest skutek, że życie komunikacja nie jeździ. My jesteśmy gotowi w każdej chwili do wyjazdu na linię. Mamy dokumenty, mamy kluczyki, przyjęliśmy się do pracy i czekamy tylko na spotkanie. Niestety do tej pory żadnego spotkania nie było. Czy musiało dojść do tego protestu? Nie. Proszę Państwa, od grudnia rozmawiamy o problematyce tej ostatecznej tego roku. Spotkań mieliśmy kilkanaście łącznie z Radą Nadzorczą, gdzie prosiliśmy również o spotkanie z panem prezydentem, ponieważ pan prezes rozkładał ręce, nie był w stanie już nam nic więcej powiedzieć. Prosiliśmy Radę Nadzorczą, nie doszło do skutku. W czwartek przed protestem, przed piątkowym buntem załogi, nie miałem już wyjścia i kierowałem drogą mailową prośbę do pana wiceprezydenta odpowiedzialnego za komunikację miejską o jakąkolwiek informację, że możemy się spotkać, jak panowie wrócicie z delegacji, z urlopu, żebym cokolwiek mógł pójść w piątek rano i załodze pokazać. Byłem o 3 rano, pisałem do pana prezydenta prośbę, żeby jakiekolwiek pismo podpisane przez odpowiedzialną osobę mógłbym stanąć przed załogą, pokazać. Miałem nadzieję, że tym pismem i swoim autorytetem również tą załogę bym powstrzymał. Byłem o 3 rano, pan prezydent nie odpowiedział, stałem tylko, jak załoga zapytała, co dalej, zostało mi tylko wzdrygnąć ramionami, nic więcej. I to jest skutek dzisiaj, że niestety komunikacja nie jeździ. Tak państwo traktujecie komunikację miejską. Proszę państwa, dlaczego taki to był skutek, a dlaczego taki efekt? Otóż, proszę państwa, przybliżę państwu szybciutko, ponieważ wiem, że mam ograniczony czas, ale przybliżę państwu sytuację. W normalnych miastach, w komunikacji miejskiej, jeśli chodzi o transport zbiorowy, odbywa się to w ten sposób, że na początku roku organizator przychodzi do dużej firmy komunikacyjnej i mówi: słuchajcie, mamy tyle wozokilometrów, pytam was, ile będzie to was kosztowało. I zarząd spółki oblicza sobie koszty i przedstawia. I w tym momencie zarząd dróg jako organizator mówi: ale my tyle pieniędzy nie mamy. Zatem musi dojść do konsensusu. Próbują szukać skąd, co zrobić, oszczędności w załodze, nie wiem, w zakładzie pracy, ale i również mowa w takim razie o pomniejszeniu ilości wozokilometrów. W Bydgoszczy nie wchodzi taka rachuba o pomniejszeniu wozokilometrów i złapania konsensusu, żeby wynik finalny na początku roku był przynajmniej zerowy. Już nie mówię o jakimkolwiek minimalnym zysku, ale żeby chociaż wynik był zerowy, więc musiałoby dojść do jakiegoś porozumienia. U nas nie było tego porozumienia, tylko było: jeździcie, a potem jakoś tam zobaczymy. Pomniejszyć wozokilometrów? Nie, bo przetoczymy autobusy i tramwaje i prawdopodobnie pan prezydent będzie krzywo na nas patrzył, że utrudniamy komunikację pasażerom. I podam państwu przykład, jak to się odbywa w Bydgoszczy. 2018 rok. Ustalony w planie koszt na przekazaną ilość wozokilometrów, którą mamy obsługiwać. Zarząd spółki przedstawia koszt 132 miliony. Zarząd dróg miejskich pokazuje, mamy tylko 127 milionów, czyli 5 milionów brakuje. Co mówią, szukajcie tych pieniędzy. To był planowany wynik. Zarząd dróg miejskich niestety przy dobrym menadżerstwie nie powinien tego przyjąć, ale przyjął. I na koniec roku z wykonania, proszę państwa, już nie 5 milionów, a 6 milionów 700 na minusie. 2018, 2019. Koszt ustalonych wozokilometrów wynosi 147 milionów. Zarząd dróg miejskich proponuje 134 miliony. 13 milionów do tyłu. Skąd ma MZ-ka szukać tego? Co mamy robić? Ja za chwilę powiem, bo mamy pewne propozycje, żartobliwie, panie prezydencie. 13 milionów do tyłu. Fakt wykonania. Na szczęście tutaj spółka zamiast 147 milionów wypracowała te koszty, pokryła w 144 milionach. Ale i tak to nie było 13 milionów. A 10 milionów. 10 milionów na minusie. Proszę państwa, 2020 rok. Koszt ustalonych wozokilometrów zarządem dróg miejskich 142 miliony. Co zarząd proponuje? 134 miliony. Minus 7 milionów. Następny rok. Trzeci rok już pod rząd. Wynik końcowy 8 milionów na minusie na koniec roku. 2020 rok. 2020 rok, 2021 rok i załoga wtedy bez podwyżek. 2021 rok,
Na koszt wozokilometrów 135 milionów zarząd przedstawia, a zarząd dróg miejskich mówi 133 miliony. Tu na szczęście jakimś błogosławieństwem były tylko minus 2 miliony i z takim wynikiem minus 2 miliony się zatrzymaliśmy. I przychodzi 2022 rok. Proszę Państwa, koszt wozokilometrów oblicza zarząd spółki 152 miliony. Co zarząd proponuje? 142 miliony. 10 milionów do tyłu. Narasta problematyka cały czas w zakładzie, również jeśli chodzi o pensje. Wykonanie za 5 miesięcy. Proszę Państwa, mamy 65 milionów już kosztów, wpływów. Mamy 57 milionów. Daje już to nam wynik 7,5 miliona do tyłu, tak powiem kolokwialnie, na minusie. To pokazuje, że za chwilę przy tej sytuacji, jaka jest, licząc w skali roku, we wrześniu załoga staje przed dylematem, skąd wziąć pieniądze. Zacznie brakować na pensje, zacznie brakować na paliwo. Jeszcze paliwo, to jeszcze można jakoś skonsumować. Pokażę Państwu teraz tabelę kosztów MZK. To jest tabela kosztów MZK. Proszę Państwa, dwa słupki są największe. Ten niebieski słupek to są płace. Ten drugi słupek niższy to są koszty paliwa. Jeżeli MZK ma szukać oszczędności, to nie w tych najniższych, bo znikną w ogóle. Jedynie z tych pozostałych dwóch słupków. Autobusy na wodę nie mogą jeździć. Tramwaje też potrzebują prądu. Pozostaje który słupek? Ten najważniejszy. I z tego najważniejszego tnie się te pieniądze. Czyli kosztem załogi. Proszę Państwa, pokażę Państwu, jak wyglądały właśnie średnie płace w załodze. W tych kółkach pomarańczowych to jest płaca zasadnicza i płaca średnia z wieloma nadgodzinami. Proszę zobaczyć z tej strony. To jest płaca minimalna, to jest płaca średnia. W kółkach jesteśmy my. To jest płaca zasadnicza, a to jest płaca średnia ze wszystkimi nadgodzinami. A górujemy w nadgodzinach. Proszę mi wierzyć. To był rok 2019, 2020. Proszę zobaczyć, jak się kółka przesuwają w którą stronę. Nie w średnią płacę. Nawet nie stoją po środku. Przesuwamy się do najniższej krajowej. I tak wygląda dzisiaj 2022 rok. Czy tak mamy dbać o komunikację miejską, o zbiorową? No proszę Państwa, jak długo możemy tak funkcjonować? Kto to może wytrzymać? Wreszcie w którymś momencie w załodze niestety pękło. Przykro, że tak się stało, że to taka przyszła forma. Ale tak jak powiedziałem, przyszedłem rano w piątek z niczym do załogi. Po prostu z niczym, zdrygałem tylko ramionami. Załoga wreszcie wzięła w swoje ręce całą sytuację. Pan mówi, że trzeba rozmawiać, panie prezydencie. W grudniu już kierowaliśmy pismo, to co mówiłem, do zarządu i tam rozmawialiśmy. Niestety żadnego efektu. Dzisiaj zamiast rozmawiać z nami, usiąść jak najszybciej, bierze prawdopodobnie pan nas na wytrwałość. Straszy nas pan tym prokuratorem. Nie musi pan szukać prokuratorem nieznanych sprawców. My wiemy, kto jest sprawcą tego, że gdzie komunikacja nie jeździ. To jesteśmy my. Chcę powiedzieć tak, zaskakuje nas totalnie również sytuacja, gdzie prywatna firma nagle w tej sytuacji wydaje ogłoszenie, że zatrudni kierowców za 60 zł na godzinę. Panie prezydencie, zagrzmiało u nas. Powiem szczerze, my za 30 zł byśmy wyjechali, a nie za 60 zł. Kto na takie środki znalazł pieniądze? Prywatny przewoźnik wyjął z kieszeni? Nie. Prawdopodobnie musiało miasto w tym partycypować. Jak załoga teraz ma poglądać, że tam się pieniądze znalazły, a tu w załodze nie może znaleźć się pieniędzy? Szukacie motorniczych, którzy już nie pracują z różnych powodów, którzy odeszli. Po co? Żeby wydostać tramwaje, które są w tej chwili własnością jeszcze tramwaj Fordon, przynajmniej takie informacje do nas docierają, że jest szukanie motorniczych, którzy od nas odeszli z różnych powodów. A bezwzględnej większości nie odchodzą dobrowolnie, nie odchodzili poprzednio dobrowolnie. Zakład taką dyscyplinę robił, żeby państwa przewozili naprawdę już bardzo doświadczeni ludzie, kierowcy motorniczowie. Odpowiadamy za ich bezpieczeństwo. Każdy, kto tej roli nie spełniał odpowiednio, odchodził z tego zakładu. Dzisiaj szukacie takich motorniczych, żeby tacy motorniczy wsiedli na tramwaj i ludzi wozili. To jest uczciwa komunikacja miejska. Tak wygląda poziom szacunku właśnie nas, ludzi pracy, panie prezydencie. Nadal wierzę, że w interesie całego naszego społeczeństwa podejmie pan z nami rozmowy i dojdziemy porozumienia tak, abyśmy jak najszybciej wyjechali na linię. Bo powiem szczerze, jesteśmy w tej chwili zdeterminowani i na pewno tego tematu nie odpuścimy, choćbyśmy mieli wychodzić na kolanach i żebrać po pieniądze, żebyśmy mieli na utrzymanie rodziny.
Zróbcie tylko jedno. Wyrównajcie nam... Zróbcie tylko jedno. Wyrównajcie nam koszty do tych pieniędzy, które nam dajecie. Nic więcej. Jeżeli uważacie, że załoga źle rozdysponowuje i za wysokie koszty podaje, to macie radę nadzorczą, macie organ nadzorczy. Wyście to sprawdźcie. Przez związek zawodowy nie będzie wchodził i patrzył, ile kto wydaje na papier toaletowy czy inne sprawy. O tego jesteście państwo, żebyście zweryfikowali, czy te koszty są faktyczne, czy te koszty są fikcyjne. Macie na to służby. Robiliście to? Prawdopodobnie nie. Pasowało przy tej roli prezesa, który na wszystko się zgadzał. Dzisiaj niestety pan prezes już nie funkcjonuje, ale to powinien być menadżer, a nie prezes. Pan kiwa głową, zapraszam pana do konkursu na prezesa, zobaczymy, czy będzie pan mógł funkcjonować. Tyle z naszej strony. Liczę bardzo, że komisja, która zostanie powołana, przejrzy dokładnie dokumentację, a pan, panie prezydencie, podejmie jak najszybciej z nami rozmowy, żebyśmy byli gotowi do wyjazdu. Chcę tylko powiedzieć na koniec tyle, że funkcjonowałem tu w związkach przy wielu już prezydentach i powiem szczerze, co do komunikacji miejskiej, panie prezydencie, jest pan najgorszym prezydentem, jakiego spotkaliśmy. Dziękuję. Prezydent Rafał. Szanowni państwo, proszę o spokój. Prezydent Rafał Bruski, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, najpierw krótko. Nie za bardzo będę się odnosił do tych słów, które były. Częściowo tak, oczywiście. Przy czym no, jestem zapraszany do negocjacji czy do rozmów, a jednocześnie oceniany jako najgorszy prezydent. No, okej. Okay. Życie, oczywiście. Ja sobie sam potrafię się ocenić, więc nie będę oczywiście na ten temat dywagować. Ale ogólna uwaga. Generalnie, jak wszyscy państwo widzicie, przecież są tutaj też nie tylko radni, ale są i przedstawiciele załogi. Są media, na pewno słuchają nas mieszkańcy, bo temat jest trudny i cieszę się, że do tej debaty doszło. Dzięki temu i także ja, który przez kilka dni milczałem, bo się skupialiśmy przede wszystkim, o tym powiem, z zarządem dróg i z panem wiceprezydentem, żeby jak najwięcej osób mogło z komunikacji korzystać, bo to jest nasze numer jeden. My oczywiście nie jesteśmy w stanie stanąć za kółkiem tramwaju czy autobusu, ale możemy podejmować inne działania, aby łagodzić skutki tego nielegalnego strajku. Nielegalnego i uzasadnię to, chociaż wiem, że to boli, ale taka jest prawda. Winny prezydent, wiceprezydent. To też tu padało. Chciałbym, żebyście państwo po moim wystąpieniu dopiero tej oceny dokonali. Rozumiem, pan prokurator Arndt już wydał wyrok, ale tak naprawdę mam nadzieję, że też będę mógł swoje materiały przygotowane przedstawić. I mam nadzieję, bo mam... Dobrze widać, dobrze widać. A to nie ta prezentacja. Słusznie, dobrze, dobrze. To będzie za chwileczkę też potrzebna, także już NZK jest, ok. Dobrze. Szanowni państwo, na początek kilka kwestii, o których będę dzisiaj tutaj szczegółowo zabierać głos. Ale najpierw skrótowo. Strajk, bunt, nie wiem, protest, różne tutaj słowa padają, jest nielegalne. Czyli wbrew ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jest taka w naszym kraju ustawa, która w sposób cywilizowany opisuje, jeżeli wszyscy ją szanują, jak przebiega spór zbiorowy, a więc ta sytuacja, którą w tej chwili mamy miejsce. Za chwileczkę państwu kilka artykułów z tejże ustawy przedstawię, żeście państwo mogli samemu dokonać oceny, czy legalny, czy nielegalny. Ja twierdzę, że nielegalny. Jest to spór pracowniczy.
A więc na linii, tak jak dzisiaj na marginesie, postulaty, o których tu będziemy mówić, albo o których mówił pan przewodniczący, dotarły formalnie dzisiaj o godzinie 6.50 do zarządu, tu obecny jest pan prezes, a krótko po 8.00 do mnie. Czyli o 6.50 protestujący przekazali swoje postulaty dzisiaj, w dniu dzisiejszym. A od 6 dni komunikacja nie jeździ. To też pewien obraz, kto jak działa, gdzie jest wina tego, że mieszkańcy nie mają jak dotrzeć do pracy, nie mają jak dotrzeć do szpitali i tak dalej, i tak dalej. I dlatego mówię też już w tym miejscu o tym, bo gdy przejrzałem te postulaty, one mi były przeczytane oczywiście w piątek, to nie ma tu żadnego postulatu, co za chwileczkę uzasadnię, kierowanego do właściciela, czyli do miasta Bydgoszczy, które ja mam zaszczyt reprezentować. Są dwa postulaty, pierwszy i piąty, czyli dotyczący funkcji prezesa, czyli odwołanie pana Andrzeja Wadyńskiego, to jest do Rady Nadzorczej powinien być kierowany z uzasadnieniem. Nie ma uzasadnienia, ja przynajmniej nie widzę tego uzasadnienia, więc jest 5 punktów bez żadnego uzasadnienia. I punkt 5, załoga wnosi o powołanie na funkcję prezesa spółki pana Pawła Czernego. Przy czym oczywiście pan Paweł Czerny nic na ten temat nie wie, też załączone tu jest jego oświadczenie, że w ogóle się nie zgadza i na ten temat nie wie. Więc pierwszy i piąty punkt do Rady Nadzorczej. Pozostałe 3 do zarządu. Ale oczywiście wiem, że smaczkiem jest to, że po drugiej stronie stoi ten zły prezydent i w ten sposób dzisiaj była gra i przez ten cały tydzień jest gra. To nie, nie tędy droga, pokażę, którędy jest droga. Miasto i zarząd spółki, o czym dzisiaj oczywiście, i to wyczułem także już w piątek, załoga, szczególnie związkowcy, chcieliby zapomnieć. A więc przypomnę, że w zeszłym roku był prowadzony zgodnie z tą ustawą o rozwiązaniu sporów zbiorowych, był protest, strajk, zawarte zostało porozumienie, teraz krótko. I o tym tutaj nie usłyszeliśmy na razie, ale ja oczywiście to przypomnę. Postulaty protestujących, te 5, które tu są, są sprzeczne z tym porozumieniem, więc mogę powiedzieć, że zostało złamane. Kolejna bardzo ważna informacja. Za każdy wozokilometr w transporcie autobusowym miasto płaci od 12,7 do 26,5% więcej za każdy wozokilometr pracy miejskich zakładów komunikacyjnych niż prywatnemu przewoźnikowi. To też rozwinę. Czyli temu, który został wyłoniony na około 1/4 pracy przewozowej w mieście w wyniku przetargu. Miasto w związku ze strajkiem nie zamierza też, słuchając różnych propozycji, ani likwidować istniejących ulg. W piątek taka propozycja padła, że tych ulg jest za dużo. Ograniczać istniejącej pracy przewozowej, podnieść ceny biletów, też padły takie słowa, zaprzestać, ja wiem, że teraz to jest, ale niestety słowa, które padły wówczas, zostały zapisane i zostały nagrane wręcz, więc taka propozycja też była. W dniu i ostatnia informacja, w dniu 27 czerwca obaj członkowie zarządu podali się do dymisji. Szanowni Państwo, kluczowe, bo to wzbudzało dużo emocji. Wiem, że co niektórzy na mnie się obrażali, nawet jeden z posłów do mnie napisał, jak ja to tak mogę, że tak powiem, nazywać nielegalny i mam uzasadnić, dlaczego nielegalny i mam przeprosić tych, których posądzam o nielegalne. A więc tak jak wspomniałem, jest ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Starej daty, z 91 roku, z jedną tylko bodajże zmianą, a to oznacza, że to jest dobra ustawa, która jest akceptowana społecznie przez tych, co protestują i tych, wobec których ten protest jest. Więc mamy od 30 lat ponad uregulowane kwestie tego typu sytuacji. I jeżeli spór dotyczy treści układu zbiorowego lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia. Ten punkt nie ma uzasadnienia, bo nie został układ, a jest układ zbiorowy pracy, jest to porozumienie, o którym rozmawiałem chwileczkę wcześniej, mówiłem, nie został do dzisiaj, przynajmniej nie mam takiej wiedzy, do wczoraj nie był wypowiedziany. Pan prezes, panie prezesie, był wypowiedziany, pan prezes kiwał głową, do dzisiaj nie był. Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy, przypominam, pracodawcą jest zarząd spółki, z żądaniami. I jeżeli pracownica nie uwzględni wszystkich żądań w terminie określonym wystąpieniu, najkrótszym niż 3 dni.
To wystąpienie do zarządu o 6.50 wpłynęło, bodajże przyniesione osobiście przez pana przewodniczącego Arnta do zarządu. Dzisiaj o 6.50, w szóstym dniu protestu. Pracodawca podejmuje niezwłoczne rokowania, czyli w momencie, kiedy wpłyną taki dokument, czy te żądania, postulaty, możemy różnie nazwać, następuje okres rokowań, czyli spotkań, ale dopiero jak wpłynie. Czyli dzisiaj od 6.50 ten czas biegnie tak naprawdę. No, zgodnie z prawem. Ja rozumiem, że państwo nie musicie aż tak szczegółowo znać prawa, ale ktoś wami kieruje, ktoś was do czegoś namawia, żebyście mieli świadomość, ja czytam ustawę, więc możemy dyskutować na różne tematy. Ja o brzmieniu przepisu i o fakcie, że dzisiaj o 6.50 trafiły do zarządu postulaty, trudno jest na ten temat dyskutować. Rokowania. Przy czym w przypadku, jeżeli taka sytuacja wystąpi, zarząd musi powiadomić o tej sytuacji właściwego okręgowego inspektora pracy. I oczywiście rokowania mogą się zakończyć sukcesem, czyli zawarciem pewnego porozumienia, bądź nadal strony mogą się nie porozumieć w zakresie wszystkich żądań. Wówczas ustawa przewiduje powołanie mediatora. Na bazie tego doświadczenia, które było jesienią zeszłego roku, właśnie w trybie tejże ustawy spór, został powołany mediator, strona związkowa go zaproponowała, zarząd przyjął tą propozycję i te mediacje, jak wiemy, zakończyły się porozumieniem z 6 września 2021 roku. Nieosiągnięcie porozumienia, bo może zdarzyć się też tak, że mimo obecności mediatora strony nie dojdą do porozumienia. Czy więc nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej. To jest legalny moment, w którym można podjąć akcję strajkową. Przy czym strajk oczywiście polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy, czyli dokładnie to, co mamy od 6 dni. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu według zasad opisanych wyżej, o których mówiłem, czyli przejścia przez rokowania, mediatora. No tak prawo stanowi. No jak widać, legalny strajk. Jak widać w naszej firmie, ten strajk może wystąpić już od pierwszego dnia, 6 dni wcześniej niż postulaty dotarły do zarządu. Strajk może być, są wyjątki, kiedy może być ad hoc zorganizowany. Strajk może być zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy, czyli zarządu, uniemożliwiało przeprowadzenie rokowań lub mediacji. Nie znam takiej sytuacji, nikt do mnie nie dotarł, więc taki argument się nie pojawiał, a także w przypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym. Też nie miało to miejsca, panie prezesie, nie miało, tak? Dziękuję. Kolejna kwestia. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowej na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu, zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu. I to tylko do państwa sumienia tu obecnych i tych nieobecnych. Wczorajszy list Centrum Onkologii o tym, że pacjenci do Centrum Onkologii nie mogą dotrzeć. To tylko do sumienia. Kolejne przepisy, ostatnie. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. A więc strajk zorganizowany według tych reguł, które ustawa przewiduje, o których mówiłem, jest legalny i w związku z tym strajkowanie nie narusza obowiązków pracowniczych. I oczywiście w tejże ustawie są też przepisy karne. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, bądź nie dopełnia obowiązków określonych w ustawie, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. I tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub akcją protestacyjną, zorganizowaną wbrew przepisom ustawy. I kwestia rozliczenia finansowego, majątkowego za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną, zorganizowaną wbrew przepisom ustawy, organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Tyle ustawa. I na tej podstawie uważam i będę uważał, że strajk jest nielegalny. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, zachęcam do dyskusji. Szanowni Państwo, to jest
nie będę, szczegóły opowiem. To jest to porozumienie, które zostało zawarte w wrześniu zeszłego roku, ale mam wrażenie, że ci, którzy się pod tym podpisali, a jest tu także pan przewodniczący Andrzej Arndt, chcieliby zapomnieć, że ono istniało i że było. I opierało się na uczciwych, dobrych zasadach i relacjach na przyszłość. To taka jest rzeczywistość. Teraz, żebyśmy zrozumieli pewne dwie sytuacje, bo tak naprawdę, czyli dalej otoczenie prawne, w jakim funkcjonuję ja, w jakim firma funkcjonuje, my funkcjonujemy jako Rada Miasta. Szanowni Państwo, są dwa obszary prawne. My w stosunku do naszej spółki miejskiej, po pierwsze, jesteśmy właścicielem, po drugie, jesteśmy kupującym usługę. To są dwa niezależne zupełnie obszary, regulowane przez inne przepisy. Także chciałbym, żebyśmy na to zwrócili uwagę. I pierwszy rygor prawny to jest rygor właśnie ten właścicielski, gdzie zgodnie z kodeksem spółek handlowych występuje typowy dla spółek układ właścicielski, więc jest wspólnik, to jest miasto. W imieniu miasta Rada Miasta mnie upoważniła do wykonywania obowiązków właściciela. Jakie zadania, jakie dokumenty są przyjmowane przez wspólnika, Państwo widzicie, nie będę aż tak szczegółowo omawiał. Jest Rada Nadzorcza, która powołuje zarząd, jest organem nadzoru i kontroli w spółce, jednak nie ma prawa wydawania wiążących poleceń zarządowi. To samo dotyczy wspólnika. Ja nie mam prawa i mogę, tak jak tu stoję, powiedzieć przez te kilkanaście lat, jak pełnię funkcję prezydenta, w stosunku do żadnego prezesa żadnej naszej spółki nie wydałem polecenia. Bo tak stanowi kodeks spółek handlowych, że oni podejmują najlepsze, ja ich oceniam, ale nie wydaję poleceń, jakie decyzje mają podejmować. I takich samych uprawnień nie ma Rada Nadzorcza. Więc oczekiwanie oczywiście i wystawianie mnie jako tego, który jest po drugiej stronie, to jest czyste zagranie populistyczne, a nie zgodne z prawem. Zarząd spółki. To właśnie zarząd jest odpowiedzialny za zarządzanie spółką i reprezentowanie jej na zewnątrz. Decyzje zarządu są autonomiczne i za swoje decyzje zarząd ponosi odpowiedzialność, w tym także finansową i karną. Przy czym zarząd, o tym jeszcze powiemy, jak wygląda to w MZK, zarządza spółką na tyle i w takich okolicznościach, jakie występują. Jest pan prezes dzisiaj, jeżeli będzie chciał i będzie taka potrzeba, to mam nadzieję, pani przewodnicząca pozwoli także i jemu zabrać głos. I jest zarząd spółki, który, jeszcze raz przypominam, występuje w roli pracodawcy wobec pracowników. Stanowi kodeks pracy, więc 3 z 5 postulatów to są postulaty, które powinny trafić do zarządu. 2 kolejne, oczywiście wykraczające poza kompetencje tych, którzy wnioskują, a tym bardziej jak nie ma uzasadnienia, to jest Rada Nadzorcza. I drugi, bardzo ważny rygor, bo w tle, jak wiemy, i na końcu będzie więcej o finansach, w tle sporu, nie wiem, strajku, tych działań, emocji jest oczywiście pieniądz. I druga kwestia, czyli relacja miasta jako kupującego usługę i relacja spółki jako tego, który, od którego kupujemy tą usługę. I żeby to jak najprościej powiedzieć, mamy kilka przepisów, które regulują ten obszar. A więc natury uchwały, ustaw, mamy też to, ile może zarząd wydać na komunikację publiczną, jest zapisane na 9 lat naprzód. W którym dokumencie? W wieloletniej prognozie finansowej. Czyli teraz zawierając umowę na przykład na kolejne 9 lat, a stoimy przed okresem 2023-2031, tam mamy zapisane w dokumencie kwoty, które przeznaczamy na komunikację. I to nie są kwoty tajemnicze, to są publiczne. Na podstawie tej wiedzy spółka, i to jest komfort dla wiele firm na rynku działających, nie ma komfortu wiedzieć, ile może spodziewać się przychodów. W tym przypadku tak jest, czyli przychody są gwarantowane, bo płatne, wiele firm musi walczyć o te przychody, co jest bardzo istotne, dlaczego są te przepisy, a dlatego, że mimo że powierzamy, to nie jest to powierzenie bez ograniczeń czy bez warunków. To powierzenie musi się mieścić w 2 aktach prawnych, o których tutaj powiem, w punkcie 3 i 4, a więc ja, reprezentując mieszkańców, muszę działać gospodarnie. Tak zapisano w ustawie o finansach publicznych i powtórzono w ustawie w 254 artykule.
Co oznacza, że wydatki ze środków publicznych powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszego efektu z danych nakładów. I tutaj efekt z nakładów. Naszym nakładem są wydatki na wozokilometr. Nakłady, ilość wozokilometrów. Czyli jednym słowem, już dzisiaj kupujemy produkt od naszej miejskiej spółki drożej, pokażę szczegółowo ile, niż jest dostępny na rynku. I dlatego między innymi jest porozumienie zawarte, które to określa. I mamy drugi bardzo ważny dokument. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy właśnie w 1/4 transportu autobusowego mamy ustawę o zmianach publicznych, czyli przetarg, ale w 3/4 będzie powierzenie. Tylko, że to powierzenie także musi być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Jak wiemy, Unia Europejska, jest tutaj pan poseł, a przez wiele lat europoseł Tadeusz Zwiewka, opiera się od wielu, wielu lat na kilku zasadach. Wolności przepływu kapitału, między innymi usług, ale i też konkurencyjności. Brak konkurencyjności to był PRL i tamte czasy, które się skończyły. Dzisiaj postęp wymaga konkurencyjności, dlatego lepsi przetrwają, gorsi przegrają. Niestety to jest brutalne, ale prawdziwe. I na tym się opiera to, że jednym się udaje, drugim się nie udaje w życiu, ale zmusza do jednej rzeczy, szukania innowacji, redukcji kosztów po to, aby jak najtaniej wyprodukować coś, co ktoś ma kupić. Na tym się opiera filozofia nie tylko Unii, każdego rozsądnego kraju, gdzie jest, że tak powiem, gospodarka i zdrowe zasady w gospodarce. W PRL-u było inaczej, ale nie będę do tego wracać. Więc to rozporządzenie określa pewne granice, których nie mogę przekroczyć jako prezydent zawierając umowę. A więc w związku z powyższym, że trybem nadrzędnym w zakresie zamówień publicznych jest tryb przetargowy, ale w określonych obszarach prawo pozwala powierzać własnej spółce. Nie będę w szczegółach mówił, ale nie bezwarunkowo. Ja powierzając nie mogę zaburzać konkurencji. Tam, gdzie chcę powierzyć, a działa konkurencja, muszę umieć wykazać, że jeżeli chcę zapłacić więcej, to z jakiegoś ekonomicznie uzasadnionego powodu. I mogę zapłacić. Ale muszę to udowodnić, a jeżeli ja mam komuś zapłacić, to ktoś musi mi to udowodnić. I takie są reguły, proste, logiczne i zasadne. Nie ma tu dowolności. Więc tylko sygnalizuję. Teraz kilka uwag o tym, jak wygląda właśnie nasz rynek, a więc mamy, jak wiemy Państwo, tramwaje i autobusy. Jest praca przewozowa. W przypadku tramwajów tu jest w 100% powierzenie, przy czym 74% tejże usługi świadczy MZK, 26% brakujące, to jest w planie na 2022 rok, teraz to się zachwieje, świadczy tramwaj Fordon, przy czym też wiemy, że tramwaj Fordon po to, aby nie budować jakiejś wielkiej, dużej struktury, była to spółka celowo powołana dla realizacji projektu udanego i potrzebnego, korzysta z umowy z MZK na zasadzie zabezpieczenia pracy związane jest z obsługą tych tramwajów i dotyczącą jazdy i kwestia techniki. To jest optymalizacja kosztów, czyli dodatkowe zamówienie dla MZK z naszej innej spółki Tramwaj Fordon idzie. I w autobusach sytuacja jest inna. Tutaj mamy około 76% przewozów dla MZK i prywatny przewoźnik, o którym mówiłem, to jest firma Irex Trans, która do końca roku świadczy usługi. Będę mówić o nowych dziewięcioleciu. I to jest około 24% rynku. Do tego, czy w tym jeszcze są oczywiście linie podmiejskie, króciutko, ich jest coraz więcej. Jak widzicie Państwo, zaczynaliśmy od jednej, dwóch, dzisiaj mamy kilkanaście. One jeszcze odjeżdżają gdzieś bocznie, to jest już dzisiaj około ponad półtora miliona kilometrów. I tam mamy też zasady z gminami spisane. Za każdym razem Państwo jako Rada Miasta wyrażacie zgodę. Te zasady, ogólna zasada, każdy płaci za swoich mieszkańców, przy czym bez przetargu wszystkie linie dodatkowe, jakie tylko się pojawiają, są kierowane do naszego miejskiego przewoźnika, czyli do spółki MZK. W tramwajach, tak jak wspomniałem, sytuacja jest inna. Tutaj mamy inne, podane są ostatnie ceny na samym dole wytłuszczone, jakie wnosimy opłaty, przy czym ważny jest sposób ustalania ceny. Tak żeśmy zapisali w tym porozumieniu, ale
tu jestem i cały czas trwają tak naprawdę moje negocjacje, sam się w to zaangażowałem. Zarząd Ruch oczywiście też w tym jest zarządem, dotyczące stawek przewozowych na przyszłe lata. Przy czym oczywiście punktem wyjścia dla mnie jest to porozumienie, które zostało zawarte, bo ono też się tego dotyczy. I to właśnie, co ma być, firma, która zastąpi Irex Trans, wybrana w przetargu, to jest firma Mobilis. Szanowni Państwo, to są te procenty, o których Państwu mówiłem. Czyli zorganizowaliśmy przetarg na 1/4 rynku autobusowego Bydgoszczy, gdzie oczywiście nasza spółka też mogła złożyć ofertę i najbardziej byłbym szczęśliwy, gdyby wygrała. Ale nie wygrała. No, ja byłbym szczęśliwy niewątpliwie. Wiele problemów by zniknęło, ale nie wygrała. Zaraz porozmawiamy dlaczego. Więc to pokazuje, że już dzisiaj stawki są różne. Tak? To znaczy, te wyłonione w przetargu, przetarg był 8 lat temu, bo umowy musimy realizować tak długie, to też rozwieje pewną wątpliwość albo, tak powiem, nieuczciwy przekaz. Organizujemy po to przetargi na 9 lat, żeby każdy, kto chce w tym przetargu wystartował, musiał kupić nowe autobusy i żeby przez ten okres tej wieloletniej umowy ten autobus mu się zakumulował w postaci opłat za wozokilometr. Bo jakbyśmy organizowali przetargi na 2-3 lata i żądali nowych autobusów, no to wiemy, że nikt się nie stawi albo ceny byłyby za wysokie. Więc racjonalnie średni wiek autobusu, który jeździ, zapisany w innych dokumentach, średni wiek to jest 5 lat. Na początku będą młodsze, potem starsze, jest to spełnione. I mamy ten sam wymóg w tym zakresie od jednej i drugiej firmy. I to jest to, co jest może zaskoczeniem dla Państwa, ale wasza konkurencja jest tańsza. I idziemy do ostatniego sporu, bo to jest dla mnie bardzo istotne, bo to jest pewna baza, od której chciałbym, jeżeli dojdzie do rozmów, ja jestem otwarty, ale trzeba na te rozmowy się umówić. A więc przypomnę zeszły rok, spór zbiorowy rozpoczął się 24 maja. Stratę miała spółka, więc pracownicy oczekiwali podwyżki, mimo że w spółce już była strata i nie było pieniędzy. Ale okej. Okay. Dla mnie to jest brak takiego utożsamiania się z sytuacją firmy. Każdy ale musi decydować za siebie. Ale udało nam się podpisać protokół uzgodnień w obecności mediatora. Trzy bardzo ważne obszary uzgodnień. Pierwszy. Transparentność, tak to nazwę. Zwiększenie udziału związków zawodowych w procesie nadzoru nad zarządem, czyli udział przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej. Pod tym się podpisałem. Do dzisiaj kandydat na moje ręce nie wpłynął, kogo miałbym powołać do Rady Nadzorczej. Minęło 9 miesięcy. Udział związków zawodowych w procesie negocjowania ceny usługi w umowie powierzenia. Na razie zbieramy dane. Z panem prezesem ja, chcąc poznać pewne dane, oczekuję i prezes mi przedstawia pewne informacje, gdzie usiądziemy w końcu do konkretnych kwot. Ale bazą będzie, zaraz powiem o czym. I trzeci punkt, zwiększenie udziału związków zawodowych w procesie audytu restrukturyzacyjnego mającego wskazać obszary, czyli miejsca wymagające restrukturyzacji celem poprawy efektywności działania MZK. Też się pod tym strona związkowa podpisała, ja nawet dwoma rękoma się bym podpisał pod tym. Przy czym nawet na spotkaniu piątkowym. Wiem, że tam było dużo emocji i padły słowa, że mamy za dużo kierowników. Ja powiedziałem, ja nie jestem w stanie ocenić ilu kierowników i gdzie jest potrzebny, ale najwięcej to Państwo, którzy tu są, wiecie, kto dla tej firmy jest cenny, a kto jest mniej cenny, a kto jest niepotrzebny, bo jak znam życie, w każdej firmie tacy są. Ale to od Was zależy. Prezes powinien też to wiedzieć, ale ma prawo nie wiedzieć. Tak jak ja i w urzędzie mam 1000 ludzi i czy jeden się obija, a drugi ciężko pracuje, to ja tego nie wiem. To od tego jest bezpośredni przełożony, żeby tego typu sytuację wyeliminować. Jeżeli ktoś nie chce pracować, to nie pracuje. Także takie są reguły. Bez współpracy z załogą i związkami zawodowymi te restrukturyzacje się nie da zrobić oczywiście i zarządu. Ustaliliśmy też na tamten moment w tym protokole, że będzie podwyżka 300%, 300 zł na etat i tak dalej. I w przypadku oczywiście wypracowania zysku może być przeznaczony w dalszej części na podział na działania. I
Bardzo ważny punkt, on był drugi tam zapisany, ale wypracowaliśmy zasady, na jakich będą relacje miasto-spółka i w tym obszarze właścicielskim, i w tym obszarze, bym powiedział, usługodawca-usługobiorca. A więc cena zawozu kilometr autobusowa ustalona w przetargu, tym, który był, będzie ceną bazową dla umowy powierzenia dla MZK. To jest cena bazowa. Waloryzacja co roku, powiem o waloryzacji co roku, taka sama jak w przetargu. Czyli tak jak w przetargu zorganizowaliśmy i opisaliśmy zasady waloryzacji coroczne, uzależnione od między innymi cen paliw i inflacji, takie same zasady będą w umowie powierzenia. Cena zawozu kilometr tramwajowy na podstawie analizy porównawczej z innymi miastami. Tu jeżeli trzeba, to inne miasta, ale jestem w stanie też usiąść, pana prezesa już też o to prosiłem, żeby się przyjrzeć i podzielić finansowo, waszą finansowo, żeby ktoś nie interpretował inaczej, finansowo waszą firmę na część tramwajową, część autobusową i inne, bo jeszcze macie też inne rodzaje działalności. Tak, żebym widział przepływy pieniędzy, możemy rozmawiać. Punkt, wyszczególniłem go na czerwono, chociaż tutaj państwo jesteście. Właściciel nie będzie przeznaczać innych środków na bieżącą działalność spółki. Taki punkt też wszyscy się podpisali. Rolą zarządu i związków zawodowych partycypujących w procesach zarządczych będzie dążenie do osiągnięcia nieujemnego wyniku finansowego. I tak tu jeszcze raz przypominam, początek i koniec tego protokołu łącznie w ramce z podpisem tu występującego przede mną. I mogę państwu zadeklarować, jeszcze sprawdzałem to wczoraj i dzisiaj u pana prezesa, czyli w zarządzie, i mogę zapewnić, że wszystkie leżące po stronie zarządu spółki i miasta Bydgoszcz zobowiązania zapisane w tymże porozumieniu zostały wykonane i będą wykonywane w przyszłości. Taka deklaracja. Chciałbym, żeby druga strona mogła to samo sobie powiedzieć. Trochę ekonomii, bo przechodzimy do pieniędzy i policzymy, jakich pieniędzy. Mamy, tak dla tych, którzy z ekonomią nie są aż tak blisko, dwie sytuacje. Podmiotu prywatnego i spółki komunalnej. Oczywiście nasza spółka jest podmiotem gospodarczym, więc obraca się w takim samym i ma te same relacje dotyczące przychodów, kosztów, obowiązków podatkowych, wielu, wielu innych pracowniczych, jak każda prywatna firma. To jest podmiot gospodarczy. Tyle, że właścicielem wyjątkowy, bo właścicielem jest samorząd miasta czy miasto, czyli mieszkańcy. I ta tabela pokazuje tak naprawdę pewne różnice. Kluczowa jest jedna, ta, która wynika między innymi z porozumienia. Właściciel, czyli miasto, rezygnuje z dywidend. Ja zaraz powiem, co to znaczy, jak ktoś rezygnuje z dywidend. Prywatny właściciel nigdy nie zrezygnuje z dywidend, bo prywatny, aby prowadzić działalność, musi zainwestować na przykład 50 milionów i przez okres umowy musi mu się zwrócić te 50 milionów, musi zarobić, znaczy musi tyle zarobić, że mu się zwróciło te 50 i jeszcze zysk, który jest lepszy niż na przykład złożenie pieniędzy w banku na kilka procent albo w innym biznesie. Czyli musi wygenerować ten zysk po to, żeby samemu zarabiać na swoich pieniądzach, ale jednocześnie, żeby spłacić pieniądze, które wziął na przykład i pożyczył po to, żeby mógł potem mu wydać. Tak to działa. Jeżeli i tam musi być zysk, nie ma mowy. U nas właściciel rezygnuje z dywidend. Taką deklarację złożyłem, bo uważam, że spółka komunalna, przewozowa, ona nie, nawet jak wypracuje zysk, a zdarzało się oczywiście, tak, na tej samej umowie, to, że tak powiem, ten zysk ma zostać dla dobra firmy, mądrze podzielony, czy to między pracowników, tak się zdarzało oczywiście też, jak były zyski, na zakup nowego sprzętu, poprawę jakości zarządzania. Także tak było. I teraz tak obrazowo, szczególnie kieruję wzrok i słowa te do tych osób, które są na balkonie. Tak naprawdę, jeżeli właściciel rezygnuje z dywidend, to oznacza, że ci, którzy pracują w tej firmie, powinni poczuć się właścicielem tej firmy. I tylko od państwa zależy, czy ta firma będzie dobrze działać, czy będzie źle działać. Tak to wygląda. Tylko od państwa. Oczywiście w właściwym trybie, poprzez współpracę z zarządem. To tylko od państwa zależy. Od nikogo więcej. Bo
Dzięki temu jesteście państwo nieformalnym właścicielem, oczywiście, ale to oznacza, że właściciel od was nikt nie chce. Wyobrażacie od prywatnego zarządu i firmy i pracowników co chce właściciel kapitału? Pieniądze. A tu nie ma tego, tej potrzeby. Wy macie po prostu stworzyć razem z firmą drużynę i tą drużyną macie razem tą firmą mądrze zarządzać. Oczywiście decyzje podejmuje kto inny, ale jeżeli będą, będziecie uważali, że są twarde racje po waszej stronie, a zarząd nie chce zrealizować, ja zawsze się w to włączę i z zarządem porozmawiam. Ale to muszą być twarde, oparte o ekonomię i prawo oczekiwania. Także tu jest to powiązanie w takiej sytuacji, sytuacji pracowników z sytuacją firmy, bezwzględne. Trochę efektywności, bo mamy przetarg. Wybyliśmy przetarg, każdy, kto tam wystartował, także nasza miejska spółka, jak składa ofertę, no więc pan prezes najpewniej ze swoimi służbami finansowymi usiadł, oszacował, jakie koszty musi ponieść w związku z przystąpieniem i realizacją tego, do czego się chce zobowiązać. Jakiś zysk, nie chcę mówić, nie wnikam nawet, bo to nie ma znaczenia. I opisuje, że musi osiągnąć tyle przychodów i taką ofertę składa do miasta. Czyli tyle oczekuje zapłaty, ponieważ wiem, jakie mam koszty, wiem, jaki mam zysk, albo jaki chcę oczekiwać zysk. Przy czym pamiętajmy, że przychód firmy, jakikolwiek, także naszej, jest wydatkiem dla samorządu, wydatkiem, jak już pojawia się słowo wydatek, to znaczy, że jesteśmy w naszych dokumentach finansowych i wieloletnich i rocznym budżecie. I tak tutaj pokazuję państwu z tego przetargu, który się odbył na lata 2023-31, jakie wpłynęły oferty. W ramce jest oczywiście oferta naszej spółki komunikacyjnej. To chwilę przytrzymam, żebyście państwo mogli się zorientować. I tu konkurencyjność, jedno te za dużo, konkurencyjność. Pojawia się pytanie, dlaczego ktoś jest tańszy, dlaczego ktoś jest droższy? Czysto teoretycznie wygrywa ten, kto poda, przynajmniej w przetargach w samorządzie, kto poda niższą cenę, niższą wartość zamówienia. Tak? I to mogą być różne przyczyny, może ktoś mieć niższe koszty, może ktoś oczekiwać mniejszego zysku, może być kompilacja tego, mogą być różne sytuacje, ale właśnie konkurencyjność, to co jest źródłem postępu i rozwoju i gwarancją rozwoju w każdym kraju, to jest konkurencyjność, wygrywa najlepszy. Wygrywa najlepszy, który najtaniej z punktu widzenia samorządu, a my jesteśmy zobligowani do tego, jest w stanie spełnić nasze wymagania co do ilości i jakości usługi. I oczywiście trochę pogłębię to, ale krótko. Załóżmy, że na przykładzie transportu. Paliwo myślę, że po tej samej cenie wszyscy muszą kupować. Pracownicy różnie mogą być wynagradzani, ale są w firmie bardzo duże często koszty pośrednie i bezpośrednie. Czyli ja powiedziałem to na spotkaniu piątkowym, dzisiaj powtórzę. Przychody do tej firmy, ale to nie znaczy, że inni są niepotrzebni, to od razu też podam. Przychody do waszej firmy generują wyłącznie ci, którzy jeżdżą pojazdami. A dlaczego? Bo rozliczamy się wozokilometrem, czyli wóz przejechał kilometr albo wagonokilometrem. Czyli tak naprawdę wszyscy pozostali są ci, co są potrzebni, a może i są niepotrzebni, generują tylko koszty. Przychody przynoszą motorniczowie i kierowcy. Taka jest struktura naszych wzajemnych rozliczeń. Stąd tak istotne i wówczas w takiej sytuacji nie wygrywa ten, kto ma tańszych kierowców na przykład, czy taniej kupi poli, bo to jest niemożliwe. Wygrywa ten, który jest lepiej zorganizowany i ten bagaż potrzebny jest najmniejszy. Ten wygrywa. Organizacja i, że tak powiem, optymalizacja kosztów. I ten wygrywa na rynku i efekty tego wygrania, tak jak państwo widzieliście, tu są widoczne, bo każdy chce wygrać. Każdy składając ofertę wiarygodnie przeliczył, za ile jest w stanie tą usługę wykonać i tak zrobił. Tylko właśnie w dobie konkurencyjności wygrywają najlepsi. I teraz, dzisiaj rano dopisałem te trzy znaki zapytania w pierwszej linijce. Co ma być? Jak wiemy, przetarg na 25% pracy przewozowej został rozstrzygnięty, umowa podpisana. Zostało 75%, którą ma realizować MZK. Spotykając się w czasie tego sporu, który zakończył się porozumieniem, podnoszone były kwestie, że pewne różnice powodują, że oni mogą taniej świadczyć usługę dla miasta, nie. Więc w związku z tym złożyłem deklarację
i deklarację tą podtrzymują, że te same standardy, które oczekujemy co do jakości usługi, wymagań wobec tego, który wygrywa w przetargu, te same będą wobec naszej miejskiej spółki. Możecie Państwo przeczytać kilka z nich najważniejszych. Po to, żeby to było porównywalne. Czyli jeżeli ktoś złoży ofertę, że za złotówkę wykonam, drugi ma zrobić to samo, jak położy ofertę złoty 10, to wybiorę gospodarność z tego za złotówkę. To jest normalne. Tu dla odmiany wiem, że chcę powierzyć, chociaż ten głos może mi zadrżał, ale na określonych zasadach. Ja nie chcę, żeby to była randka w ciemno. Wyjaśnię dlaczego. Czyli to nasze oczekiwania co do jakości, co do, że tak powiem, jakości usługi i tego otoczenia usługi mają być takie same. Na spotkaniu dochodzimy do trzech najważniejszych slajdów. Istota problemu. Na spotkaniu w piątkowym usłyszałem, miasto zabrało nam 10 milionów złotych, co jest oczywistą nieprawdą. I to zdanie też na czerwono. Państwa oczekiwania sprowadzają się ekonomicznie do jednej reguły. Miasto, czyli mieszkańcy, pokrywają w 100% każdą stratę spółki MZK bez względu na jej wysokość. Tego Państwo oczekujecie swoimi postulatami, bo do tego dążycie. Udowodnię to. W związku z tym, że takie zdanie padło i gdzieś też w mediach krążyło, że ktoś coś komuś zabrał, to oczywiście nie jest to prawda. Są tutaj radni. Żadna korekta uchwały budżetowej zmniejszająca wydatki na komunikację publiczną nie była ani przeze mnie wnoszona, ani przez radnych przyjęta. MZK zawarło umowę powierzenia, ma gwarancję waloryzacji wynagrodzenia oraz osiągnięcia każdego roku przychodu zgodnego z uchwałą budżetową. Państwa przychody są zapisane w naszej uchwale budżetowej. I tu zderzają się te dwa konkurencyjne i niekonkurencyjne sposoby podejścia do problemu. Czyli oczekiwania tych, którzy dzisiaj tu są, żebyśmy jako miasto, czyli mieszkańcy, bo to tak ładnie się mówi, miasto, czyli nikt, wiemy doskonale, co często tłumaczę. Każdy wydatek, który na tej sali przyjmiemy, to płacimy z kieszeni mieszkańców, nie ze swoich. Swoich też, ale w tej części, jakie jesteśmy mieszkańcami. I tak chciałaby spółka, pracownicy, a jak powinno być? I tu jeszcze raz przypomnę, to jest bardzo ważne zdanie, żebyście Państwo też zrozumieli. Miasto kupuje usługę transportową po cenie rynkowej. O ile ona jest oczywiście. W zakresie komunikacji autobusowej jest cena rynkowa. Mogą być drobne różnice, ja nie mówię, że nie. To ma być ta cena bazowa, to jest to w porozumieniu. A tam, gdzie jej nie ma, czyli w tramwajach, zapłata pokryć powinna wszystkie racjonalne koszty i rozsądny zysk. Czyli jednym słowem, to jest reguła, według której ja jestem w stanie odpowiedzialnie powiedzieć tak, tyle za tą usługę płacę. Czy druga strona jest w stanie za tą usługę ją wykonać, to jest kwestia już wewnętrzna firmy. Oczywiście moje już jako właściciela oczekiwanie do zarządu jest takie, żeby wykonała. Taka jest prawda. I to zapisano w porozumieniu. Czyli zderza się oczekiwanie płacenia i zawsze zasypywania dziury straty finansami z budżetu miasta z podejściem konkurencyjnym, czyli tam, gdzie jest rynek. To rynek decyduje, ile warta jest usługa, a nie protesty i protestujący. A tam, gdzie jej nie ma, tam wchodzimy głęboko w ekonomię dalego procesu, patrzymy, kto jest potrzebny do wykonania pracy tramwajowej i tak dalej, i tak dalej. I mogę zapewnić, że tej zasady będę się trzymać. To, co oczekuje załoga MZK, protestując i oczekując, nie ma żaden podmiot gospodarczy, bo to po prostu jest gwarancja, każdy podmiot gospodarczy chciałby wiedzieć, że bez względu na to, ile straty wygeneruje w ciągu roku, przyjdzie dobry wujek i dosypie. Taka rzeczywistość. Nie ma takich gwarancji. Po prostu w dzisiejszej dobie konkurencyjnych rynków nie ma takich gwarancji. I tak jak tu dla przypomnienia, mamy wieloletni plan finansowy, prognozę finansową. Tu są zapisane przychody, które mamy na komunikację publiczną, na zakup usługi. Przy czym w ramach tej kwoty, bo też nie zdajemy sobie sprawy, w ramach tej kwoty tu zapisane są nie tylko usługi tramwaj autobusowe, ale jest na przykład też jeszcze zakup energii, a wiemy co w ostatniej sytuacji. Więc będziemy te kwoty będziemy zmieniać. No, ja nie zakładam pracy przewozowej zmniejszać, chyba że już tak będzie biednie,
jak się zapowiada, to wtedy wrócimy i będziemy rozmawiać. Na ten moment nie zamierzam, chociaż w wielu miastach już pracę przewozową zredukowano. Tak? Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego zrobić. Więc na pewno te dane, które były przyjmowane w budżecie w zupełnie innych realiach ekonomicznych, czyli bez inflacji szalejącej, bez cen energii razy 300%, no, są dzisiaj nierealne. Tak? Więc będziemy na pewno musieli większe kwoty przeznaczyć na funkcjonowanie komunikacji. A tak też często się mówi o komunikacji. Słuchajcie Państwo, zła, niedobra i tak dalej. Znowuż, to co często na tej sali tłumaczę, to czy jakość pewnych usług jest lepsza czy gorsza tam, gdzie jest potrzebny pieniądz, zależy od ilości pieniądza, który kierujemy w dany obszar. Instytucje kultury chciałyby więcej, czy niezależni artyści. Ale jeżeli mamy im dać więcej, to pojawia się właśnie, że musimy gdzieś dać mniej, bo suma na koniec musi się zgadzać. Więc dlatego możemy poprawić, nie wiem, czy o 50 czy ile procent jakość usługi, dorzucając kolejne na przykład 50-100 milionów złotych. To jest proste. To wielu takich, że tak powiem, jest oceniaczy. Okej, tylko że jak na stałe pytanie, a skąd wziąć te 5, 10, 50 milionów, to jest milczenie. No, tak jest najprościej, gdzie też cierpliwie tłumaczę, że to są najtrudniejsze nasze decyzje, w który obszar miasta, czy w zieleń, czy w kulturę, czy w sport, czy w komunikację, czy w edukację i jakie środki kierować. Zawsze jest, w każdym obszarze jest za mało. I to z tym już nauczyłem się żyć, chociaż ubolewam, że tak jest. A najgorzej, jak jeszcze teraz Państwo zobaczycie na sesji, że jest ich jeszcze mniej, a za chwilę wcale. I tutaj z tej tabeli pokazaliśmy, ile wydawaliśmy na zakup usługi transportowej, ile uzyskaliśmy z biletów, kolumna trzecia, i tu nie sumują się te kolumny drugie i trzecie. Dlaczego? Bo w tej ostatniej kolumnie jest dopłata do zakupu usługi transportowej, a jednocześnie jest energia, remonty, trakcji, to jest około 10 milionów rocznie. To są wydatki, które tak naprawdę są uwzględnione właśnie w WPF-ie. Na ten moment wiemy, że są nierealne. Przejdźmy do konkretów trochę, spróbujmy ubrać to w pewien przykład. Postulat drugi, bodajże podwyżka o 1000 zł. Poprosiłem pana prezesa, żeby mi przeliczył skutki dla spółki, która ma stratę. Skutki dla spółki tych oczekiwań. Tylko w tym roku od czerwca do końca roku to jest ponad 9 milionów, a gdyby liczyć od stycznia, czyli już na cały przyszły rok, skutek 15 milionów. Czyli jak dzisiaj strata jest kilka milionów, to te kilka milionów plus te 15 będzie strata taka od razu na starcie w przyszłym roku. Tak? Czyli oczekiwania państwa kompletnie się rozmijają z sytuacją finansową spółki, która od was tylko powinna zależeć. Oczekiwania protestujących. Pytanie się pojawia, nawet gdyby taka była wola i chęć, to jak to zrobić pod kątem finansowym, legalności i gospodarności? Finanse, czyli jednym słowem, jakby nagle miało się pojawić 9 czy 15 milionów, nie wiem gdzie, no zakładam, że jesteście Państwo tu, więc oczekujecie w budżecie miasta, no to mam pytanie, a skąd mam wziąć te 9 milionów? No i już często zadaję te pytania i nigdy albo rzadko kiedy usłyszę, czy te 15, tak? To jest jakby nawet miały się znaleźć. Ale już dzisiaj przy tych wyższych cenach od 12 z kawałkiem do 26 z kawałkiem procent, nie chcę powiedzieć, że łamiemy zasadę konkurencyjności. Są pewne specyficzne odmienności wewnętrzne, chociażby to, że musicie utrzymywać rezerwy, jak nam się tramwaj popsuje, MZK nam tą usługę świadczy. Więc ja za to zapłacę więcej, tylko że ja to oszacuję i to nie będzie 20 parę procent, tylko to będzie, tak jak mówię, kwota bazowa plus to, co wykażecie mi, że to kosztuje, a ja muszę za to zapłacić, bo ja musicie mieć rezerwę, mam ten komfort, że i mieszkańcy przede wszystkim, że jak jest popsuty transport, potrzeba komunikację autobusową, to jesteście gotowi to zwiększyć ten potencjał tak ad hoc. I to kosztuje i za to będą zapłacone środki. I zasada trzecia, właśnie, dlaczego miałbym teraz powiedzieć mieszkańcom, no płacimy 25% więcej, jest strajk, chcecie jeździć, musimy im zapłacić 40% więcej niż ci, którzy jeżdżą taniej. No nie wyobrażam sobie tego. To jest droga donikąd, a zaraz powiem dlaczego.
Oczywiście były okrzyki, czysta symulacja, na wstępie powiedziałem, że nie zamierzam, ale tak, żeby zobaczyć, co to jest 15 milionów, jeżeli mielibyśmy w ramach środków, które są przeznaczone w komunikacji publicznej, wydać o 15 milionów więcej, to musielibyśmy też zarobić o 15 milionów więcej. Więc zarobienie o 15 milionów więcej to jest symulacja, że to jest zwiększenie cen biletów na przykład, czy dokładnie o 25%. To by skompensowało to, że będziemy więcej płacić. Wbrew prawu, tak uważam, ale to jest inna kwestia. To tylko, żeby sobie uświadomić. Przy czym na spotkaniu, tu były krzyki, swoje słyszałem. Albo można manipulować niższą podwyżką, rezygnacją z ulg. Też na wstępie powiedziałem, że nie planuję. I zadałem w piątek też pytanie. Okej, w ramach tego protestu, który jest o 1000 zł, znaleźliśmy rozwiązanie. Tydzień później kolejny protest o kolejne 1000 zł. I szanowni państwo, i cisza. Bo zadałem pytanie teoretyczne. A jaką ja mam gwarancję, że za tydzień nie zrobicie tego samego? Żadnej. I powiem dlaczego. To jest historia waszej firmy, waszych działań, waszych pracowników, nie wszystkich tych, którzy uczestniczyli w tym, więc nie jest to odpowiedzialność zbiorowa. Szanowni państwo, przypomnę. Nielegalny strajk 2008. Żądanie odwołania prezesa, takie były podstawa. Ja akurat wtedy byłem wojewodą. Szefowałem w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. I ten temat stanął na tej komisji. I tam wszyscy, łącznie z obecnym tu przewodniczącym Związku Zawodowym Andrzejem Artem, wszyscy się zobowiązali, a szczególnie właśnie strona związkowa, że nie dopuści do kolejnego zatrzymania komunikacji bez postawienia sprawy przed WKDS. Dzisiaj WKDS to jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, ale jest takie ciało, które kontynuuje to. Taka deklaracja padła i jest zapisana. 2015 rok. Kolejny nielegalny strajk. Żądanie odwołania prezesa. Prokuratura umorzyła postępowanie, bo zeznano. Popsuły się autobusy. Doskonale państwo wiecie, jak było. Dla mnie oczywiście zarząd ruchu już nie drążył odwołań od umorzenia. Tak? Dla mnie to jest kpina z prawa i mieszkańców. A drugie, jak ktoś ma odwagę protestować, to potem się, uważam, ja jestem takim człowiekiem, się nie zasłania tym, że się dwa autobusy popsuły. Bo to jest tchórzostwo. Ale wtedy w bramie się popsuły i przez kilka godzin nie mógł żaden wyjechać. Takie tłumaczenie w prokuraturze zostało złożone. 2021, zbiór zbiorowy. Oczywiście, to jest ten, który został przeprowadzony zgodnie z ustawą, zakończył się porozumieniem 6 września. I mamy obecną sytuację. Kolejny nielegalny strajk. Żądanie odwołania prezesa i zerwanie porozumienia, bo jedno z żądań to jest zerwanie porozumienia zawartego z udziałem mediatora. I mam pytanie, czy tym razem też się popsuły autobusy, czy... No właśnie. Okej, dobrze. Bo ja, tak jak mówię, jak ktoś bierze odpowiedzialność za coś, to niech się potem nie chowa za krzakami. I teraz, szanowni państwo, dlaczego z mojej pozycji jest ciężko angażować się w jakiekolwiek relacje z załogą, pracownikami, związkami MZK? Mówię uczciwie jako człowiek. To są słowa niewiarygodność, nieprzewidywalność, metody siłowe, czyli nielegalne strajki, nawoływanie do publicznych manifestacji. Pan przewodniczący Arndt w piątek zapowiadał, nie wiem czy będzie i kiedy będzie, nie sprawdzam. I łamanie zawartych umów i zobowiązań. Jak z kimś, o kim mogę to powiedzieć i biorę za to odpowiedzialność, usiąść do stołu i cokolwiek ustalać? Szanowni państwo, ja tylko pokazuję, z jakim partnerem społecznym mamy do czynienia. Okej, każdy jest swoją twarz i swoją pozycję buduje. Już powoli kończę. Członkowie zarządu w dniu 27 czerwca złożyli rezygnację, jeden i drugi. W tym samym dniu, czyli w poniedziałek, zostało skierowane do Rady Nadzorczej pismo o pilne zorganizowanie konkursu i włączenie, jeżeli taka będzie wola związków zawodowych, oczywiście przedstawiciela związków zawodowych do komisji konkursowej. Pytanie, kto następnym prezesem? To jest ciekawe pytanie, bo jak ktoś się przyjrzy historii bycia prezesem w tej spółce, to uścisnę, medal za odwagę dam.
I drugie jest ciekawe pytanie. I do kiedy będzie tym prezesem? Tak? Także tak to wygląda. Więc to nas czeka. I konsekwencje, bo to tak łatwo powiedzieć. Postrajkować sobie. Ale to kosztuje. To kosztuje. Więc mamy umowę, jak wiecie, powierzenia, szanowni państwo. Kara w przypadku świadomego przerwania świadczenia usługi przewozowych. W przypadku niezachowania trybu określonego w ustawie z dnia 23 maja o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, operator zapłaci organizatorowi kwotę w wysokości 50% wartości usług przewozowych, które nie zostały zrealizowane. Dziennie miejskie zakłady komunikacyjne, jak funkcjonują, praca przewozowa to jest ponad 400 tysięcy złotych. Jak łatwo policzyć, 50% tej kwoty to jest ponad 200 tysięcy złotych. Spółka dziennie w przepływach ma mniej o 600 tysięcy złotych. Oczywiście też ponosi mniejsze koszty, bo choćby paliwa nie musi kupować. I teraz oczywiście pytanie, co dalej? Prawo reguluje tę sytuację. W przypadku dalszego strajku, buntu, dowolnie to można nazywać, zarząd spółki będzie zobligowany z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych w związku z niewypłacalnością do złożenia wniosku o upadłość. Będzie musiał to zrobić. I zarząd zrobi to z tego powodu, który jest napisany chwileczkę niżej. Ja mogę prosić i błagać, nie składaj tego wniosku, to nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo jeżeli nie złoży na czas, to za zobowiązania wszelkie spółki ponosi odpowiedzialność własnym majątkiem. Jeden i drugi członek zarządu. Więc każdy z członków zarządu może samodzielnie, nie musi mieć żadnych uchwał, uznać, że to jest ten moment i zaniesie do sądu wniosek o upadłość. Tak mówi prawo. Nie musi, tak jak wspomniałem, nikogo pytać, informować. To jest osobista ocena, oczywiście sąd to zweryfikuje. To jest osobista ocena członka zarządu i jego odpowiedzialność. Podjęte działania. Szanowni państwo, oczywiście to, co jest po mojej stronie, to ja mam obowiązek zabezpieczyć mieszkańcom świadczenie usług komunikacji, transportu publicznego. Mieszkańcy mi nie mówią, z której spółki, gdzie, jak. Ja mam zapewnić im to, że autobusy, tramwaje jeżdżą. I w tym kierunku skupiają się mojego zastępcy zarządu dróg działania. Oczywiście sytuacja ekstraordynaryjna, takiej nigdy nie mieliśmy i krok po kroku uzupełniamy ten tabor, który miał prywatny przewoźnik, któremu chcę podziękować za to, że rzucił wszystko, co ma, a nawet więcej, a teraz jeszcze dostarczy kolejne autobusy. Krok po kroku tą sieć będziemy zagęszczać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dojść do tego, co byłoby, ale ja mam taki obowiązek. Nie patrzę na nic, tylko po prostu jeździć, jeździć, jeszcze raz jeździć. Pracownicy zarządu dróg, kilkanaście osób, całą noc opracowało siatkę, potem jeździło 24 godziny, całą noc. Rozwieszało na przystankach informacje, bo to przecież trzeba zrobić. Robił to pracownicy MZK, to robili zgodnie z umową i mieli za to płacone. Oczywiście ekstra tego nie robili, więc robili pracownicy. Włączyli się też społecznicy w pomoc nam. Bardzo serdecznie za to wszystkim dziękuję. I pytanie jest, co dalej? To jest kluczowe pytanie, na które czekają mieszkańcy i my wszyscy. Ostatni slajd. Zachęcam pracowników do bezzwłocznego podjęcia pracy, przestrzegania przepisów prawa, wypełnienia porozumienia ugodowego z 6 września 2021 roku i to, co powiedziałem, poczucia się odpowiedzialnym za sytuację spółki. To jest wasza spółka. Dziękuję bardzo. Usłyszałem pana spółka, właśnie. To jest zrzucanie odpowiedzialności. To jest, w tym jesteście świetni. Wy dzisiaj, szanowni państwo, rządzicie tą spółką. Nieformalnie, bo po prostu bunt jest formą też zarządzania i dzisiaj nią rządzicie. I decydujecie o tym, czy ona upadnie, czy ona będzie dalej funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.